Przerobienie osadnika na wisiorek to zawsze jest świetny pomysł, okej? Okay? Bo dosłownie to chcę zrobić, tylko nazywa się lepiej. Dobra, stary, dawaj, no! Chcę mieć z ciebie wisiorek! Chcę totem Scotta! Dosłownie, przerobię sobie na błyskotki wszystko, co się tylko da. Od villagerów, po moich bratów golemy, czekajcie, co? Po moich braci golemów aż do kotów. Szkoda, że nie działało, jak mój mózg upadał. Czy to jest pierd? Nie, ja nie chcę, nie chcę pierdzieć. Czy totem zombiaka naprawdę dodaje pierdzenie? O, nie, to nie było pierdzenie. Niszczy wszystkie drzwi dookoła! Nie, tylko nie to! Możesz zniszczyć wszystko, tylko nie drzwi! On je naprawdę zniszczył, on niszczy drzwi! O, nie, 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 tak się nie będziemy bawić! Panie totemie, jesteś najokropniejszym totemem, jaki widziałem w życiu! Wyrzucam go, nie chcę mieć z nim nic wspólnego! I będziesz bezprawnie mi niszczył drzwi! Nie, no i humor zepsuty, no nie wierzę! Było fajnie, ale ktoś oczywiście musiał przeszkodzić, nie? I zniszczyć najpiękniejszą rzecz, która istnieje na tym świecie, czyli drzwi! Mam nadzieję, że należycie do klubu fanów drzwi! Przypomnę, tylko należy do niego każda osoba, która zostawiła łapkę w górę, suba i dzwona! Masz te trzy rzeczy, jesteś oficjalnym miłośnikiem drzwi! Gratuluję, wow, to serio jest dużo, naprawdę. Mało kto może pochwalić się tym, że jest w klubie fanów drzwi. Tam, tam i tu! Tam, tam, tam i tu zabija mnie creeper znów. Czy ja przypadkiem nie obiecywałem, że już nigdy więcej głupich piosenek? Gdyby człowiek wiedział, że to będzie tak wyglądać, to by się człowiek nie łudził. Przepraszam, że mówię takim tonem, ale wzięło mnie na bycie moją babcią.